Od 1 września młodzież z gminy Działdowo ma utrudniony dojazd do szkół. Złą sytuację przedstawiali na spotkaniach mieszkańcy Sękowa, Kramarzewa i Jankowic. Problemem zajęli się przewodniczący Rady Gminy Działdowo Mirosław Zieliński oraz kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie Dariusz Frejnik. Od 1 września do tych miejscowości autobus nie dojeżdża, więc dzieci muszą iść pieszo przez 3-4 km do najbliższego przystanku. Poproszono mnie o pomoc w tej sprawie, więc wykonałem telefon do dyrekcji Mobilisu. Umówiliśmy się w Mławie. Ze mną pojechał również pan Dariusz Frejnik. Po tej rozmowie przyjechaliśmy do placówki w Działdowie, gdzie tu się spotkaliśmy trzykrotnie i pan kierownik zapewnił nas, że autobus już w niedługim czasie będzie odwiedzał te miejscowości, a dodatkowo jeszcze Jankowice. Muszą teraz wystąpić o decyzję do marszałka. Marszałek ma 30 dni, ale jestem skłonny, jeżeli będzie trzeba, to też do pana marszałka podjadę i poproszę go, żeby tą dokumentację szybciej podpisał. Chciałbym bardzo tu w imieniu mieszkańców Kramarzewa, Sękowa bardzo podziękować Mobilisowi, a w szczególności panu kierownikowi placówki w Działdowie, który był tak bardzo uprzejmy i chciał nam pomóc. Przewoźnik zadeklarował, że na pewno uruchomi połączenia z Sękowa, Kramarzewa i Jankowic. Młodzież będzie miała wkrótce łatwiejszy dojazd do szkół.